Premier Mateusz Morawiecki mówi, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań, a zapowiada przegląd działań, jakie podejmuje Izba i nie wyklucza zmian w ustawach. Zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zażądał od Polski Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Wykonania orzeczenia oczekuje Komisja Europejska i grozi karami finansowymi. Niewykluczone, że rząd będzie chciał podjąć pracę nad zmianami w przepisach, tak by odpowiedzieć na oczekiwania z Brukseli. Mówiła o tym pierwsza prezes Sądu Najwyższego i teraz mówi o tym premier Mateusz Morawiecki. Dziś jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy... Może i należałoby dokonać przeglądu działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? Premier podkreślał, że każda reforma, także ta w sądownictwie, potrzebuje przeglądu. Ta Izba na pewno nie spełniła wszystkich oczekiwań, również moich, również naszych. Naszej formacji? Premier przekonuje, że w wielu przypadkach, gdy to sędzia łamał prawo, pozostawał bezkarny. Dodaje, że po zmianach w sądownictwie nie dostrzegł tutaj dużej różnicy. Mówi, że są gotowe projekty, do których obóz rządzący może wrócić w najbliższych tygodniach. Już kilka miesięcy temu i kilka kwartałów temu przyglądaliśmy się potencjalnym dalszym reformom, widząc, że to, co dzisiaj dzieje się w obszarze wymiaru sprawiedliwości, Właściwie nie satysfakcjonuje chyba nikogo. Rząd ma miesiąc na podjęcie działań. Komisja Europejska zanim będzie wnioskowała o kary dała Polsce czas na reakcję do 16 sierpnia. Wysłała pismo, rząd zapowiedział podjęcie rozmów.